No ja wierzę w Boga i tego jestem na 100% pewna. A w związku z tym, że ja wierzę w tego Boga, to ja wierzę też w to, że On nam wszystkim pomoże odnaleźć Iwonę i my będziemy, rozumiesz, wiedzieć, co się z tą Iwoną stało. Nazywam się Rutkowski, Krzysztof Rutkowski, specjalnie dla Super Ekspresu Rutkowski Story. Iwonko, powiedz, czas leczy rany? Absolutnie nie. Nie można takich ran ukoić czasem. Absolutnie. Im dalej, tym ta rana jest większa, bardziej krwawi. Troszeczkę może mniej się o tym myśli, ale jednak z tyłu głowy zawsze jest Iwona. A jeszcze czekasz na to? Masz taką nadzieję, że Iwona kiedyś przyjdzie, zapuka do drzwi? Upływa 11 lat, 16 lipca i nie sądzę, straciłam już tam nadzieję, że Iwona może być żywa i zapukać do moich drzwi, tak jak czekałam na to przez pierwsze 3 lata od zaginięcia Iwony. Teraz odliczam tylko czas, aż będę wiedziała, co się z nią tak naprawdę stało, gdzie jest jej ciało. Że będę mogła ją normalnie pochować. Dzisiaj specjalnie dla Super Ekspresu z Gdańska historia, która przyprawia o bardzo duże emocje wiele osób. Są dwie hipotezy, jeżeli chodzi o zaginięcie Iwony Wieczorek. Jedna z hipotez to jest udział ewentualnie osoby, która znała wcześniej Iwonę Wieczorek, i w jakikolwiek sposób doprowadziła do tego spotkania, które gdzieś mogło nastąpić na odcinku wejścia 63 na plażę, gdzie ostatnia kamera zarejestrowała Iwonę żywą. Kamery, które były zlokalizowane w innych punktach, w żaden sposób nie dały obrazu ze względu na to, że jedna z nich była uszkodzona, natomiast pozostałe nie zauważyły, żeby Iwona wróciła do domu. W związku z tym ta sytuacja w jakikolwiek sposób budzi bardzo wiele wątpliwości, ale jednocześnie druga z hipotez jest taka, że była to zupełnie przypadkowa sytuacja. Iwona wyszła na tak zwaną drogę główną z ulicy Jantarowej, z tak zwanej promenady łączącej się z drogą główną w Gdańsku przed swoim domem, gdzie mogło dojść do porwania jej i zabójstwa. Tego nie możemy wykluczyć. I to mogło nastąpić w podłożu o tak zwane osoby zupełnie przypadkowe, które mogły wracać z imprezy. Mamy Gdańsk-Brzeźno, mamy wiele agencji towarzyskich, mamy wiele klubów w tym miejscu, w związku z tym mogły być to nawet osoby, które z takiej imprezy zakrapianej alkoholem, jak również podbite środkami odurzającymi, mogły wracać. Biuro Rutkowski oczywiście po takich konferencjach zazwyczaj otrzymuje wiele informacji cennych w tej sprawie. W związku z tym, tak jak dzisiaj powiedziałem, 10 tysięcy euro nagrody dla osoby, która przyczyni się do odnalezienia Iwony Wieczorek, ciała Iwony Wieczorek, która wskaże motyw zaginięcia i ewentualnie osoby, które mają z tym związek. Chciałabym bardzo wiedzieć i chciałabym chociaż zobaczyć osobę, która skrzywdziła przede wszystkim Iwonę, pozbawia jej życia i która skrzywdziła, rozumiesz, też życie mojej i mojej rodziny.